Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie akwarystki i akwarystów. Dzisiaj taki update'ik odnośnie 300 Malawi. Z tego względu, że została ona założona dokładnie 60 dni temu, czyli 2 miesiące od startu, a 40 dni od wpuszczenia pierwszej obsady, i w związku z tym chciałem Wam opowiedzieć mniej więcej, co się wydarzyło przez ten czas, z czym sobie radzę, z czym nie radzę i tak dalej. Także zapraszam do oglądania. No dobra, to jeżeli chodzi o obsadę, bo to najważniejsze, no to powiem Wam, że przez te 40 dni nic się nie zmieniło, to znaczy nie ma żadnych strat. Nie zaobserwowałem jakichś większych walk między moimi pysiami. Oczywiście, jak to u pyszczaków ryb terytorialnych, ustalają sobie tam te swoje rewiry, gonią się, natomiast no, nie ma jakichś takich walk na śmierć i życie, żeby faktycznie zagrażało to którejś rybie, nawet te małe, z tego co tam widzicie na załączonym obrazku, są tutaj takie dość małe, kilka małych sztuk jelołów, też jest kilka małych hongi, no i rdzawych chyba też ze dwa takie naprawdę maluchy, maingano chyba nawet jeden też taki jest, który nie wiem, nie rośnie, no pewnie z niego wyrośnie samica, bo zaczął odstawać, jeżeli chodzi o wielkość, in minus. Także wracając do tematu agresji i tak dalej, no to tak jak mówię, no nic się złego nie wydarzyło do tej pory, obsada jest pełna, no nie ma żadnych strat. Ustalanie rewirów trwa, ale wszystko jest, że tak powiem, pod kontrolą. Także to mnie cieszy. Mówiłem już na jednym z wcześniejszych odcinków, bo tam martwiliście się, że, no, że jest przerybione, że w ogóle za dużo gatunków, no, że auratus, że killer, że zabije połowę obsady i tak dalej. No na razie nic z tych rzeczy się nie wydarzyło, chociaż zdaję sobie sprawę, że no, są to jeszcze ryby młode, ale tak jak mówiłem właśnie na jednym z wcześniejszych odcinków, to ten baniaczek nie jest ich docelowym baniakiem. Po wakacjach, prawdopodobnie już po wakacjach, stanie tutaj dwa razy większy baniak, koło 600 litrów, także no i poza tym oczywiście będzie redukcja, jak już będzie można mniej więcej rozpoznawać płeć, no to będę starał się dobierać te haremy. Także docelowo to Malawi ma mieć 600 litrów i około 50, między 50 może 60 ryb, więc myślę, że to jest taki spoko proporcje i że to powinno wystarczyć. No tak jak mówię, życie pokaże, jeżeli coś będzie nie tak, będę widział, że mimo wszystko są jakieś problemy, na przykład właśnie z auratusem, no to będę reagował na bieżąco i no, nie mam jakiegoś sztywnego takiego planu. Mam założenie, ale te założenia zawsze można zweryfikować dla dobra obsady, także tutaj powinno być wszystko ok. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie problemy, które po drodze wystąpiły, no to jak widzicie pewnie są glony. Na początku były glony zielone, nitkowate, które ustąpiły w miarę szybko. Właściwie to zaraz po wpuszczeniu obsady pyszczaki je po prostu wyjadły i te już się nie pojawiły. Natomiast no teraz, to znaczy teraz, zaraz potem, i to już trwa około miesiąca mniej więcej, mam tutaj wysyp okrzemków i z nimi faktycznie nie mogę sobie za bardzo poradzić.
Poza tym, no jak widzicie, też glony zielone porosły skałę. Dość regularnie, kilka razy w tygodniu muszę czyścić szyby, bo też jest zielony nalot na szybie. No i tutaj teorię na ten temat mam dwie. Jedną już wkrótce będę mógł zweryfikować, to znaczy chodzi o oświetlenie. Że, no wiecie, jest tutaj tanie oświetlenie, tak zwane garażowe, co prawda 6,5 tysiąca Kelwina, czyli akurat taka barwa fajna, ale prawdopodobnie tego światła jest za mało, bo to jest razem 70 watów. Zresztą to są LEDy, więc no, przeliczamy to też na lumeny, nie na waty. Natomiast w tych lumenach też wychodzi poniżej minimum, bo tam jest bodajże, znaczy tak pisało, że to jest, że jedna lampa ma 4000 lumenów, około 4000 lumenów. Są dwie, więc teoretycznie powinno być 8000. Natomiast no nie wydaje mi się, żeby to faktycznie było 4000. Wydaje mi się, że bardziej jakiś, znaczy, że jest to chwyt marketingowy i może w granicach 5000 to mają obie te lampy. Tak sądzę i dlatego tutaj, tak jak mówię, jedna z teorii to, że oświetlenie jest trochę za słabe i dlatego te glony występują i ciężko sobie z nimi poradzić, ale tak jak mówię, ten filmik też między innymi dlatego nagrywam, że jest to ostatni film z tym właśnie oświetleniem, ponieważ w przyszłym tygodniu dotrze do mnie już profesjonalna lampa, która była zamówiona. O tym będzie filmik, więc tutaj nic więcej na razie nie będę mówił. Przyjdzie na to czas, jak będzie już to oświetlenie, zrobimy unboxing, opowiem Wam troszeczkę o tej lampie wtedy. No i też będę widział, czy faktycznie to była wina oświetlenia z tymi glonami, bo jeżeli tak, no to ta lampa profesjonalna, która mówię, za chwilę do mnie dotrze, powinna sprawę wyjaśnić. Natomiast no, druga teoria jest taka, i jej na razie nie mogę zweryfikować, bo nie mam testu na fosfory, na fosfor, fosforany. No bo wydaje mi się, że może być zachwiany tutaj stosunek azotu do fosforu. Rybki są karmione regularnie, dwa razy dziennie, one teoretycznie zjadają wszystko od razu. No ale azotany przed podmianą badałem ostatnio, to były w granicach 30, więc jest to całkiem przyzwoity wynik, norma według mnie, więc z azotanami raczej problemów nie ma, natomiast nie wiem jak jest z fosforanami i tutaj właśnie ten stosunek może być zachwiany i dlatego te też mogą występować glony, także jeżeli przyjdzie lampa, minie tam chwila i nie ustąpią te glony, no to raczej nie będzie to wina oświetlenia, a właśnie bardziej tutaj biologii i wtedy będę musiał się zastanowić nad zmianą tych parametrów, znaczy poprawą parametrów, czy zakupię jakiś preparat, jakąś chemię do filtra, żeby zbić fosforany, czy też bardziej naturalny sposób, nie wiem, częstsze podmiany, no zobaczę. Na razie to jest tylko takie gdybanie i no i tak jak mówię, to po oświetleniu to jest pierwszy wariant. Mam nadzieję, że to jest to i że wszystko będzie ok. No wiadomo też, że glony są, występują w świeżych akwariach, świeżych od zalania, gdzie ten cykl teoretycznie, cykl azotowy teoretycznie się już zamknął, ale no wiadomo, że ta biologia nie jest jeszcze ustabilizowana tak do końca i różne wahania mogą występować, dlatego też no,
glony mają jakby większe pole do popisu przy takich świeżych baniaczkach. Także być może, chociaż no, jest 60 dni, wydaje mi się, że mimo wszystko ta biologia powinna być już w miarę ustabilizowana. Jest jeszcze taka lekka teoria, że być może nie wyrabia filtr, bo to jest jednak, wiecie, to jest niby 300 litrów. Tutaj ten filtr to jest jakiś tam 1000 litrów na godzinę przepustowość. Przy czym no, trzeba sobie zdawać sprawę, że to też chyba jest zawyżone przez producenta i pewnie nie ma aż takiej przepustowości. I tutaj też no, w przyszłości ma być drugi filtr kubełkowy, znacznie większy, bardziej pojemny i o większej przepustowości, także no zobaczymy, no w każdym bądź razie będę walczył z tym, aż doprowadzę do takiego stanu, że tych glonów nie będzie, bo o ile oczywiście te zielone glony nie są jeszcze jakimś takim większym utrapieniem, bo to nawet trochę tego zielonego koloru wprowadza do baniaka, no bo wiadomo, tutaj żadnych roślin nie ma. Poza tym no, robi się też tak bardziej biotopowo, że tak powiem, bo no tak powinno być właściwie, że te skałki powinno być lekko porośnięte, wtedy ryby też mają bardziej naturalnie, mogą sobie to skubać, czyli tak jak to się odbywa w naturze. No natomiast co za dużo, to niezdrowo, wiadomo, okrzemki to już w ogóle nie wyglądają fajnie i tego to na pewno chce się pozbyć. Natomiast tymi zielonymi, jak ich tam troszkę będzie, to uważam, że to nie będzie problem. Aczkolwiek wolałbym mieć to wszystko pod kontrolą, także z tym będę oczywiście walczył i będę Was informował. No a myślę, że na chwilę obecną to by było na tyle, bo to głównie tyle chciałem Wam przekazać. Rybki są zdrowe, tak jak mówię, nie ma strat w obsadzie. Rosną pomalutku, to już widać gołym okiem, że są większe przez ten trochę ponad miesiąc. W tym baniaczku troszeczkę urosły. Mają regularne, znaczy regularne, poza tym, że regularne jedzenie, to zbalansowane, dosyć mocno zróżnicowane. Dostają produkty naturalne w postaci szpinaku, ogórka, poza tym pokarm płatkowany i tutaj też z przewagą pokarmów roślinnych, ale jest też trochę zwierzęcych. Oprócz tego oczywiście mrożonki zwierzęce, no ale o tym to możecie zobaczyć, dowiedzieć się w filmie o diecie pyszczaków. Tutaj się właśnie wyświetla zakładka, odnośnik do tego filmu. No, a tak poza tym, no to tak jak mówię, będę Was informował na bieżąco, a na chwilę obecną to by było na tyle. Jeżeli się podobało, to tradycyjnie proszę o zostawienie łapki w górę, zasubskrybowanie kanału oczywiście, bo to mnie motywuje do dalszego rozwoju, do nagrywania dla Was. No i no cóż, na dzisiaj to wszystko. Dzięki, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnej produkcji. Hejka!